W tym pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, w sobotę, przychodzi przepiękne słowo na Eucharystii z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: dziś Pan Bóg Twój rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że Ty będziesz, jak Ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On Cię wtedy wywyższy we czci, sławi wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga Twego, jak powiedział. Czyli mamy taką sytuację, że Pan Bóg mówi: słuchaj, narodzie, ty przestrzegaj tych wszystkich nakazów, bądź mi posłuszny, a ja uczynię z ciebie wielki naród. Ty zyskujesz to, że jesteś moją własnością, ja jestem twoim Bogiem i będę się tobą opiekował, ale ty przestrzegaj tych nakazów i przykazań, które ja tobie zostawiłem. I tam jest takie piękne słowo na samym początku, które przychodzi w tym tekście, mówi: Pan Bóg Twój rozkazuje Tobie. Kiedy współczesny człowiek, szczególnie Europejczyk, słyszy słowo, że ktoś mu coś rozkazuje, spontanicznie, naturalnie rodzi się bunt. Ja jestem człowiekiem wolnym. Mi nikt niczego nie będzie rozkazywał. Nawet Pan Bóg. Oczywiście we współczesnej Europie jest to niesamowita idolatria człowieka. Człowiek zajął miejsce Boga. Człowiek zaczyna decydować o tym, co jest dobre, co jest złe. Kiedy życie podarować, a kiedy życie zabrać, czyli kiedy zabijać. Człowiek stanął na miejscu Pana Boga i dlatego, kiedy człowiek dzisiaj słyszy, że ktoś temu człowiekowi mówi, że coś ma robić, się buntuje. Oczywiście ja nie jestem za tym i nie mówię, nie chodzi tutaj o to, aby słuchać wszystkich, robić wszystko to, co inni nam mówią, że nie mamy używać naszego rozumu, że mamy być jak te owce, które idą tylko tam, gdzie się je woła. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, abyśmy odkryli, że jest ktoś, kto nas naprawdę bardzo kocha. Tym kimś jest Pan Bóg. Pan Bóg oddał życie swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. I Bóg pokazuje nam naprawdę, że nas bardzo kocha. I dlatego Boga warto słuchać. Nie dlatego, że jest potężny i wszystko może nasze życie zabrać, może robić z naszym życiem też co chce, dając zdrowie, czy chorobę, pieniądze, czy ubóstwo. To nie dlatego. Tylko dlatego, że Bóg naprawdę jest Bogiem miłości i człowiekowi opłaca się słuchać Pana Boga. Myślę, że mamy to doświadczenie, że to nie jest tak, że to są tylko słowa teorie. Ja ze swojego życia wiem i doświadczam tego, że naprawdę, kiedy przestrzegam przykazań Bożych, jestem zadowolony. Że kiedy idę drogą Pana Boga, jestem zadowolony. To nie jest proste. Ja nie mówię, że kroczenie za Panem Bogiem jest proste. Dla mnie jako zakonnika się to objawia w ten sposób, że mam słuchać moich przełożonych, robić to, co mi mówią, jeździć tam, gdzie mnie posyłają, żyć w tych wspólnotach, których chcą. Nie mówię, że to jest proste, ale chcę powiedzieć, że na koniec jestem głęboko zadowolony i jestem szczęśliwy. Ale mam też inne doświadczenie, że kiedy się buntuję, kiedy zaczynam iść ze swoimi pomysłami, swoim widzimisię i tym, że ja wiem lepiej i ja będę robił, na koniec nie jestem szczęśliwy. Że jestem sfrustrowany, schorowany i wycieńczony takim życiem, które jest życiem, które noszę na swoich barkach. Życzę więc Wam i sobie pokory. Tego prostego uznania, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Że warto Boga słuchać nie dlatego, że jest wielki i wszechmocny, ale dlatego, że Bóg bardzo Ciebie kocha. Tego życzę Wam i sobie na ten czas Wielkiego Postu i nie tylko. Właśnie pokornego trwania przed Bogiem. Pokornego słuchania głosu Pana Boga.
To oznacza również porzucenia głosu świata. Ja wiem, ale właśnie taki jest Pan Bóg i do tego nas zaprasza. I abyśmy zechcieli być synami Bożymi tutaj na ziemi. Abyśmy chcieli być właśnie tym, do czego zostaliśmy powołani. W Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego być właśnie dziećmi Boga, żeby pełnić Jego wolę, aby również to pokolenie mogło spotkać Boga w osobie tych, których Pan Bóg posyła na ziemię. To jest nasza misja, misja chrześcijan. Objawić Boga temu pokoleniu. Objawić Boga światu. Więc tej przepięknej misji słuchania Bożego głosu życzę Wam i sobie. I niech tak się stanie. Amen.